Czy można uratować dziecko z rodziny, w której jest przemoc? Myślę, że jest wiele sposobów na ratowanie takiego dziecka. Przede wszystkim wymaga to odwagi otoczenia, dobrej oceny. Często będzie to się związało z pomocą samej rodzinie, z wejściem w relacje, jakie tam są, zdobyciem zaufania, wskazaniem na niewłaściwe zachowania w tej rodzinie. Być może będzie to też pomoc jednemu z małżonków, odseparowanie się od drugiego małżonka, który jest agresorem. Być może będzie to też potrzeba pomocy zwykłej instytucjonalnej. Jednak pamiętajmy, że zawsze chęć pomocy musi wynikać z pragnienia dobra dla drugiego człowieka. Myślę, że też taką dobrą pomocą dla nas samych, aby być pomocnikiem rodziny, w której istnieje przemoc, jest modlitwa, aby umieć dobrze rozeznać, w jaki sposób podejść do takiej rodziny, komu zakomunikować o tej niezdrowej sytuacji. Też jako my, dorośli z otoczenia dziecka z przemocy, możemy być dla niego wzorcem lepszych zachowań. Możemy je uczyć, aby w przyszłości nie powielało zachowań agresywnych z domu.